Prawie biegiem nadrobiła dystans. Kolejny etap wędrówki napawał jeszcze większym zdumieniem. Tutaj wszystkie kwiaty miały odcień bieli. Bujnie otaczając maleńki, ale jakże malowniczy staw. To miejsce nosi nazwę Śnieżnego Ogrodu. Rzucił jakby od niechcenia, widząc zdumienie w jej oczach. Z fascynacją zapatrzyła się w powierzchnię wody i białe rybki pływające w sadzawce, podczas gdy władca mrocznych gór znów zniknął w jednej z arkad. Niemal biegiem ruszyła w tym kierunku, ale jej suknia zaczepiła się o kolce pnącza białej róży, rosnącego tuż przy ścieżce, jakby roślina chciała ją tutaj zatrzymać na dłużej. Nerwowym ruchem uwolniła koronkę i pospieszyła za przewodnikiem. Maleńka ścieżynka zawinęła pomiędzy olbrzymim starodrzewiem i prowadziła teraz pod kaskadami egzotycznych, śnieżnobiałych białych pnączy. Widząc, że książę znów zniknął za zakrętem, nie zatrzymywała się ani na moment. Minęła piękną altankę z misternie rzeźbionymi roślinnymi ornamentami, w pomalowanym na biało drewnie w chińskim stylu? I w pośpiechu, zapatrując się w to dzieło, prawie stałym impetem wpadła na władcę. Ich oczy znów się spotkały. Widziała, że mężczyzna jest niecierpliwiony, a gdy chciała powiedzieć coś na usprawiedliwienie, rzucił z wyraźną złością: Mariam, w mrocznych górach nie ma miejsca na lekkomyślność. Nie jesteśmy na dworze, w ogrodzie rozkoszy. Będziesz miała wystarczająco dużo czasu, by odgadnąć tutaj każdy szczegół samotnie, nie marnując mojego cennego czasu. Czuła, jak ze zdenerwowania rumieńce zabarwiają jej policzki. Nie miała jednak ochoty zaczynać kolejnej bezowocnej dyskusji. Spuściła więc wzrok, próbując ukoić irytację, jakby na to nie patrzeć. Książę miał trochę racji. Była mu winna raczej wdzięczność. Jeśli uważał ją za więźnia, co tak dobitnie podkreślił, to jednak mimo tego pozwolił jej opuścić komnatę. Sama nie wiedziała już co myśleć. Jedno było pewne: że jakby nie oceniać sytuacji, powinna być szczęśliwa, że ścigana przez prawo nie musi tułać się po gościńcach. A Ralf Santon de Hans ryzykuje własną pozycję, by chronić ją przed łożem następcy tronu. Zatracona w tych rozmyślaniach wyglądała tak uroczo, że mężczyzna mimo pośpiechu przez chwilę znów nie mógł oderwać od niej wzroku. Cudna materia sukni perfekcyjnie harmonizowała z odcieniem jej włosów, które pięknymi falami opadały jej na ramiona, piersi i plecy. szczere głęboko szmaragdowe oczy i gra sprzecznych uczuć malujących się na jej gładkiej, delikatnej twarzy miały w sobie coś niepowtarzalnie pięknego. Nic dziwnego, że rozpaliła do czerwoności rządze przyszłego króla, a z pewnością nie był on jedynym mężczyzną, który stracił głowę na jej punkcie, wliczając w te szeregi i mego własnego ojca. Pomyślał i ruszył w dalszą drogę, uśmiechając się do własnych myśli. Władca mrocznych gór w nieukrywanym pośpiechu pokazał jej całą główną część twierdzy. Od pracowni zielarskich, alchemicznych magazynów, poprzez arkady i tajemne przejścia, dotarli aż do głównego dziedzińca. Tutaj ich drogi znów miały się rozejść. Na dziś to tyle, Mariam, rzekł. Dolne części twierdzy, skrzydło wschodnie, kwatery rycerzy i służby. Na razie nie powinny cię interesować. Teraz wracaj do komnaty. Za chwilę służąca przyniesie wieczerzę. Jutro rano o dziewiątej mój sekretarz będzie oczekiwał cię w bibliotece. I otrzymasz dalsze wskazówki. A po moim powrocie. Omówimy temat twojej ewentualnej nauki, którą w tej chwili nadal stawiam pod znakiem zapytania i uważam, że to tylko strata naszego czasu i energii. Rzekł, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Mówiąc te słowa, mężczyzna skinął dłonią w kierunku arkad i po chwili stajenny podprowadził doń pięknego czarnego konia czystej krwi. Jak zauważyła w pełnej uprzęży i gotowego do drogi. Teraz pojęła tę niecierpliwość i towarzyszący im w ostatnich minutach pośpiech. Musiała przyznać, że z trudem starała się wyrównać oddech i była wyczerpana. Tyle wrażeń, informacji i zakazów, które usłyszała w tak krótkim czasie, przekraczało jej najśmielsze oczekiwania. wciąż z charakterystyczną dlań pewnością siebie dosiadł rumaka i spojrzał na nią uważnie. Wszystko jasne? Zapytał. Wyrwana z zamyślenia, z potwierdzeniem kiwnęła głową. Na pewno? Tak, panie. Do zobaczenia więc, Mariam. Wrócę dokładnie za trzy dni. Nie próbuj uciekać ani wychodzić po zmroku. Obiecałem mojemu ojcu, że będziesz tutaj bezpieczna, i dołożę wszelkich starań, by po jego powrocie na wiosnę zastał cię w najlepszej formie i zdrowiu. Dodał z dwuznacznym uśmiechem.